Nie będzie dofinansowania z Unii Europejskiej na renowację barokowych sal w Zamku Książ. Wniosek składany przez gminę Wałbrzych nie otrzymał wymaganej liczby punktów. Pod znakiem zapytania stoi też dofinansowanie renowacji palmiarni. Tutaj wniosek otrzymał wymagane minimum punktowe, ale nie znalazł się na liście projektów, na których realizacje zostaną przyznane pieniądze. Gmina Wałbrzych złożyła odwołanie. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, obiecał przeznaczenie 20 milionów złotych na remont palmiarni. Środki miały zostać zagospodarowane na renowację zabytkową szklarni, przebudowę kawiarni i instalację nowoczesnych urządzeń do pielęgnacji roślin. Wniosek złożony przez gminę Wałbrzych otrzymał niezbędne minimum punktów, ale nie znalazł się wśród tych, które chce dofinansować ministerstwo. Gmina Wałbrzych złożyła w tej sprawie odwołanie. Ostateczna decyzja dotycząca wniosku związanego z renowacją palmiarni będzie w przyszłym tygodniu. Czekamy na tę informację. Niestety całość procedury się mocno rozciągnęła w czasie, no ale w ostatnich dniach otrzymaliśmy taką informację. Drugi projekt, który nie otrzymał dofinansowania, dotyczył renowacji zabytkowych sal barokowych w Zamku Książ. W tym przypadku wniosek nie otrzymał niezbędnego minimum punktów. Jak zaznacza Arkadiusz Grudzień, w tym przypadku gmina Wałbrzych nie będzie się już odwoływać od decyzji ministerstwa. Projekt prawdopodobnie będzie finansowany z innych źródeł. Rozkładamy ten projekt jako projekt kilkuletni. Będziemy aplikowali o środki finansowe z innych źródeł. Także w perspektywie czasu zamierzamy w dalszym ciągu realizować renowację wnętrz barokowych Zamku Książ. No niestety ta decyzja ministerstwa troszeczkę nam utrudni te działania, ale nie zamierzamy z nich rezygnować. Z czego wynika tak niska punktacja? Ministerstwo uznało, że nie spełnia on tych wszystkich kryteriów, które zostały wskazane przy realizacji konkursu na dofinansowanie. Nie chodziło kompletnie o wymagania formalne, one zostały dopełnione wszystkie. Raczej chodziło o decyzję ministerstwa co do zawartości merytorycznej. No nie do końca okazuje się, że ten konkurs mógł być realizowany w tym zakresie, jeśli chodzi o sale barokowe. Czy brak dofinansowania dla barokowej części zamku oznacza koniec starań o utworzenie tu filii Muzeum Narodowego we Wrocławiu? Jak tłumaczy Arkadiusz Grudzień, nie przekreśla to starań związanych z tym projektem. Gmina Wałbrzych zamierza pozyskać środki na renowację zamkowych, barokowych wnętrz i realizować tę inwestycję.